Witajcie w kolejnym odcinku, w tym przedstawię Wam Atomic Design, czyli w jakiej strukturze będziemy tworzyć komponenty w naszym projekcie. Nie zapominajcie o subskrypcji i łapce, a ja przechodzę do rzeczy. Na sam początek przejdźmy sobie do artykułu na temat Atomic Design, czyli wpiszmy sobie w Google Atomic Design. Następnie przechodzimy sobie w blog post i tutaj mamy taki link jak bradfost.com. W tym miejscu macie cały artykuł właśnie o Atomic Design. Ja nie będę się w to wgłębiał, tylko pokażę Wam to na przykładzie. Atomic Design to w gruncie rzeczy struktura folderów. Każdy folder posiada inny typ komponentu. Tutaj jest to napisane i tutaj macie 5 typów folderów. Atomic Design jest wykorzystywany w zwykłych aplikacjach reactowych, dlatego w tym artykule jest 5 folderów. Kolejno Atoms, Molecules, Organism, Templates i Pages. Folder Atoms to najmniejszy komponent, z reguły są to komponenty z jedną funkcjonalnością albo jeden styl w Styled Components. Przejdźmy sobie do folderu Components, następnie tutaj stwórzmy folder Atoms. Kolejny folder to Molecules. Jedna molekuła stworzona jest na przykład z dwóch atomów, czyli molekuły to grupy atomów. Tak samo przechodzimy do folderu Components i tworzymy folder Molecules. Kolejny folder to organizmy. Zależność jest prawie że identyczna jak wcześniej. Kilka molekuł tworzy nam jeden organizm. Czyli przechodzimy do folderu Components i tworzymy tam organizm. Mamy jeszcze foldery Templates i Pages. Folder Template to po prostu template, czyli komponent posiadający zdefiniowaną strukturę, wygląd, na przykład artykuł. No i taki template wykorzystujemy w kilku miejscach na naszej stronie. My sobie możemy ten folder stworzyć, natomiast nie wiem, czy taki template podczas tego kursu będziemy robić. Sorry, to jest w ogóle Templates, nie Templates. Ok. Ostatni folder to Pages. No i tutaj wrzucamy już końcowe komponenty z stronami. Natomiast tyczy się to stricte aplikacji reactowych. Dlaczego? Ponieważ Gatsby sam w sobie posiada folder Pages, tutaj widzicie ten folder Pages, który pozwala nam w łatwiejszy sposób rootować nasze strony. Także jego zostawiamy i nie tworzymy innego. W tym odcinku tyle, pamiętajcie o łapce i subskrypcji. Zapraszam do kolejnego odcinka, trzymajcie się, cześć!